Jesteśmy, dzień dobry proszę Państwa, teraz ze szkoły Alitracz przenieśliśmy się do jej domu w Stojeszynie Pierwszym. Jest mama, Anna Prot, dzień dobry. Witam. Także kotka gdzieś przed chwilą tutaj była? Tak, uciekła, nie wiem gdzie, pewnie pod łóżko. Aha. Jak ma na imię? Lili. I długo masz ją? No tak rok i miesiąc. Ale rozumiem, że nie jest grzeczna. To znaczy zazwyczaj jest grzeczna, ale dzisiaj coś tutaj rozrabia. Ale... Może się przestraszyła, że nas jest tak dużo. Pani Aniu, czy pani jeszcze rok temu zdawała sobie sprawę, że tak bardzo zmieni się życie i Ali, i wasze za sprawą tego oto biletu? Biletu na Eurowizję Junior? No nie zdawałam sobie z tego sprawy, że nasze życie może się zmienić, ulec zmianie, że w ogóle Ala będzie reprezentantką Polski na Eurowizji Junior. To dla nas wielkie zaskoczenie, ale i ogromna radość i ogromna duma. Bo to była taka konsekwentna droga, prawda? Przecież wcześniej za panią chusta The Voice Kids i udział w programie telewizyjnej dwójki, prawda? Tak, Ala brała udział w programie The Voice Kids, w drużynie Dawida, obie z siostrą. Spełniły swoje marzenia, dostając się do tego programu. Obydwom udało się właśnie do drużyny Dawida. Także niesamowita przygoda, która zaczęła się już ponad rok temu i trwa nadal. A to prawda, że ty w ogóle śpiewasz właśnie dzięki siostrze starszej? No myślę, że tak, no bo to jednak moja siostra zaraziła mnie tym śpiewem, bo zawsze ona śpiewała. No i ja coś tam próbowałam po niej tak jakby powtarzać, no i udało się. I udało się. Słuchaj, ja tutaj widziałem, że nad biurkiem jest lista marzeń, a na liście marzeń napisane polecieć do Nowego Jorku, wziąć udział w programie telewizyjnym, mieć kotka, no to właściwie wszystko już się prawie spełniło. No. Można tak powiedzieć. To co, kolejne marzenie? Dobrze wystąpić na Eurowizji Junior? Myślę, że tak. Tak, ja jestem pewny, że tak będzie. Te przygotowania trwają, rozumiem? Tak, tak. Przygotowania do Eurowizji trwają pełną parą. Lekcje śpiewu, lekcje języka angielskiego, zajęcia taneczne. Także wszystko przed nami. Profesjonalnie, oczywiście, że tak. Alu, zaśpiewasz nam fragmencik swojej eurowizyjnej piosenki? Tak. To poproszę. Got a heart full of dreams, and they never go away. I have doubts, I have fears, but they won't get in my way. Pięknie, talent jest rzeczą absolutnie niezwykłą. Proszę Państwa, zostajemy na miejscu, jeszcze będziemy się łączyli. Pojawimy się w ogrodzie u Ali. Naprawdę jest piękne, warto być razem z